O, zobaczysz, naprawdę, zobaczysz, on, ten to ci się na pewno spodoba. No, no, to o której będzie ten twój... Łukasz. Łukasz? No, powinien być teraz, o, punktualny jak okres po tabletkach. Oj, kochanie, cześć, panie. Dobry wieczór, Łukasz, Włodzimierz. Bardzo mi miło. No, Łukasz, Jagoda dużo mi opowiadała o tobie. Mi o panu też. O, Jagoda, komplemenciara. Chowaj do tapczanu. Tak. Proszę, tak. A gdzie szanowna małżonka? A, małżonka już nie żyje. A, no to nie będę drążył. Przepraszam, muszę odebrać. Jasne, proszę. Tak, słucham? Tak, dobrze się pani dodzwoniła. No, co ja pani mogę powiedzieć? To jest towar najwyższej jakości, to jest prima sort, nie ma srania po ścianach, proszę panią. To jest sprowadzane z Belgii, klienci sobie chwalą, komplementują, także ceny mamy najtańsze na rynku. Będzie pani wracała. Tak, najtańsze na rynku. Na rynek musi pani iść, no. Dziękuję. Przepraszam. Klienci. Jasne, pewnie. No. Ale czym się zajmujesz? Proszę? Czym się zajmujesz? Jestem dealerem narkotykowym. Nie, zaraz. A nie, jak dealerem? Źle mnie pan zrozumiał. Nie, że tam trawka na osiedlu czy coś. Nie, nie. W tony to idzie. Hera, koka, normalnie, ekstazy. Kwasy. A to jeszcze jak gimnazja były. Z kumplem rozkręciłem interes, ale on, no niestety, nie żyje. Zabili go. Nie, no miał pecha. Wsiadł do auta, przekręcił kluczyk. To chyba nie był żaden pech ani przypadek. No mówiłem mu, żeby nie instalował gazu. Nie, to moment, no jak dealerem, to przecież moja córka mogła być w takim samochodzie. Iku, tato, przestań, się wszystkich czepiasz. Bogusia też się czepiałeś. A z niej miałam wszystko. Biżuterię, pierścionki, kolacje przy świecach. Kim był Boguś? Hieną cmentarną. No. No i bardzo ładnie. Nie, fajnie, fajnie. Ludzie zawsze będą umierać. Ładnie. Przepraszam bardzo, czy ta zupa jest na mięsie? Tak. Tato, mówiłam ci, że on jest wegetarianinem. No to mięso mu wyjąłem, no! Przepraszam, ale ja muszę wyjść do toalety. Jagoda, chodź tutaj, w tej chwili, chodź tutaj, w tej chwili! Ale o co ci chodzi? To, to w ogóle jest. Tato... Jak ty go poznałaś? No pomagał mi przed sesją. Czyli razem ćpacie. Tato, wiesz co, jak ty możesz? Ty wszystkich od razu do jednego worka wrzucasz. Jak dealer, to ćpun. Akurat tak się składa, że tylko ja ćpam. Ale za pół darmo. Czyli ćpacie. No tak, no tato, no, ale... No... Jakoś w technikum nie musiałaś ćpać, żeby mieć dobre oceny. Ćpałaś w technikum? Cicho bądź, bo Łukasz usłyszy. To jest teraz jakaś tajemnica przed Łukaszem? Tak, bo myślał, że byłam w liceum. Jagoda, twoja matka przewraca się w grobie. Z czego ty się cieszysz? Boguś też tak mówił. Przepraszam, stop, nie, 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 moment. Nie może pan być z moją córką. Tato! Nie. Ale dlaczego, bo nie jem mięsa? Nie. Bo nie zjadłem pana zupy na kościach? Nie! Bo nie jest mi obojętny los miliona niewinnych stworzątek? Nie! Sprzedajesz prochy ludziom, mojej córce! Ale za pół darmo! Ja na niej w ogóle nie zarabiam! Właśnie! Nie o to chodzi, to nie ma nic do rzeczy, chodzi ogólnie o narkotyki! A! Czyli z mięsem ma pan luz? No to tak. No, to jeżeli o to tylko chodzi, to nie ma problemu. Jak to? No, pana córka jest dla mnie najważniejsza. Zrezygnuje pan z narkotyków? No, oczywiście, że tak, no. A co, zgadza się pan? No jeśli, nie wiem, no jeśli obiecasz, że z narkotykami koniec, no to tak. No. Oczywiście, nie muszę tego robić. Wrócę do haraczy.
to owoc.